Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, to jest kolejny odcinek Pod Lupą. Dzisiaj zajmiemy się rzeczą, której właściwie może i nie powinienem omawiać, ponieważ pancerz na przykład, czyli to co prawie że najważniejsze, oraz działo jest tożsame z występującym na normalnym Tygrysie. Ale ponieważ jest to czołg premium, to jednak wypadałoby parę słów powiedzieć. Otóż Heavy Tank numer 6, tak to się nazywa. Czołg dostałem od jednego z widzów już dawno, dawno temu i bardzo serdecznie dziękuję za to. Tam bitwę jakąś zaprezentowałem wam niedawno, nawet nie była aż taka tragiczna. I cóż można o tym czołgu powiedzieć? Czy to jest warty czołg wydania pieniędzy, czy też nie? Pierwsza rzecz, którą muszę nadmienić, to to, że jest jedynym pojazdem ciężkim w japońskim drzewku premium, więc jeżeli ktoś bardzo, bardzo lubi ciężkie czołgi japońskie i chciałby mieć maszynę, w której będzie sobie szkolił załogę, a przy okazji zarabiał, no to nie ma wyjścia, prawda? Musi kupić tą maszynę. I teraz na co powinien być gotowy? Może, żeby stało się zadość tutaj tradycji, omówię najpierw pancerz. Tak ten pancerz wygląda. I zobaczcie, że płyta czołowa, zarówno ta jak i ta, 100 mm oczywiście, z boku mamy 80, wieża również opancerzona tak samo. Bardzo ciekawa sytuacja, jeżeli chodzi o garnek. Garnek jest, zobaczcie, taki jakby podwójnie opancerzony, to znaczy dolna jego część ma 80 mm, a górna 50, co prawdopodobnie nie będzie bez znaczenia, jeżeli spotkacie się z czołgami piątymi i czwartymi. Czwartego poziomu. Oczywiście nie będzie to może często, ale na pewno się zdarzy. Wtedy, jeżeli w garnek będą strzelać, to istnieje szansa, że ugodzą nas w ten 80 mm pancerz, który dingnie, o ile pocisk będzie gdzieś bokiem szedł. Wieża jest naprawdę ciekawie zrobiona. Tutaj jest dosyć złożony ten pancerz. Zobaczmy, jaka dziura jest pod spodem. A więc dziura nie jest wcale taka duża, to znaczy u góry występuje tutaj sporo tego 100 mm, więc jeżeli chcielibyście przebić, to raczej trzeba było celować przy dziale od razu, choć jest tu dosyć gruby pancerz, aż 135 mm, więc zawsze praktycznie opłaca się celować tutaj niż właśnie w to jarzmo działa. Tutaj ten warstwowy ma jeszcze na przykład 150 mm w tym miejscu, no istne niespodzianki przy strzelaniu zawsze występują. Natomiast zobaczcie, że pancerz 60 mm ma zaledwie tutaj, czyli pod gąskami, prawda? Jak wyłączę gąski, to w tym miejscu jest 60. Pamiętajmy jednak, że kumuluje nam się to z gąskami, które mają 40, więc jeżeli znajdziemy jakiś przestrzał, to łatwo możemy bardzo przebić, ale jeżeli pojazd zbierze to na gąski, no to mamy 40 plus 60, czyli tak jakby tutaj ten pancerz z przodu, aczkolwiek jest to gorzej, bo oczywiście przez dwie rzeczy musi pocisk przejść. Z tyłu ten pancerz jest tak samo, 80 mm, to był czołg z grubsza ciosany, jak wiecie. On się nie różni od Tygrysa za bardzo. I teraz jeszcze jedna ważna rzecz, niedostępna w grze. Otóż jeżeli chodzi o działo, opuszczanie mamy 8 stopni. To jest nie najgorzej, muszę wam powiedzieć. Dodatkowo działo może obejrzymy sobie już w grze. 8,57. Penetracja 132, obrażenia 220. Celność nie za duża, celowanie 2-3 to taki standard może. Mogło być gorzej nawet, gdyby coś im strzeliło do głowy. Ale jest tutaj całkiem nieźle. I powiem wam, że jeżeli będziecie na topie, to to działo całkiem nieźle się spisuje. Problem jest z niektórymi czołgami, ale ogólnie spisuje się nieźle, bo potrafi kąsać i 8,57 szybkostrzelność. To jest fajnie. Problem jest natomiast taki, że no nie zawsze będziecie na topie, prawda? I będąc czołgiem ciężkim z penetracją 132, niestety jesteście darmowym fragiem dla pojazdów typu na przykład T29. Mówię już tylko o pojazdach
siódmego poziomu. Pamiętajmy, że ten czołg nie ma preferencyjnego, więc jeszcze wyżej może go losować. Więc jak nie jesteście na topie, to czołowo zazwyczaj walczycie właśnie z Isami, z T29, i to jest masakra wtedy, bo dobrze skontowany Is potrafi spokojnie odbić to działo. Musicie się więc posiłkować pociskami premium. T29, identyczna sytuacja. Z tą penetracją 132 bardzo, bardzo często jest ding i po prostu, no, znów trzeba włączyć te premium, a chyba nie po to czołg premium kupujemy. Jeżeli chodzi o model, no to jest świetny, wiadomo, bardzo ładnie wygląda i kolekcjoner pewnie sobie ten czołg kupi. Natomiast uważam, że na szóstym poziomie są inne czołgi lepsze do zarabiania niż właśnie ten Tygrys. Moduły to oczywiście proponowałbym po pierwsze ulepszony system naprowadzania, po drugie dosyłacz. Jeżeli komuś artyleria by doskwierała bardzo, no to wtedy duża osłona przeciwodłamkowa jeszcze do tego może dojść. Ewentualnie, jeżeli komuś to nie doskwiera, to ja ostatnio lubię wziąć powłokę antyrefleksyjną. Daje to nam pewne możliwości, powiedzmy inne, wyspotowania tego pojazdu. On zasięg ma 370 metrów, to nie jest tak źle, ale jednak no, z tą osłoną antyrefleksyjną będzie całkiem nieźle. Dodatkową sprawą, o której trzeba powiedzieć, jest mobilność. Prędkość maksymalna 40 km na godzinę jest całkiem fajna jak na ten czołg. Problem tylko jest taki, że przy 57 tonach ma on silnik 650 koni i nie bardzo pozwala to rozwinąć nam skrzydła. No niestety, taka prawda. Prędkość obrotu 26 stopni to też nie jest dobrze. Mogłoby być tu lepiej. Prędkość obrotu wieży 20 to już w ogóle mogłoby być lepiej. No ale wiadomo, no to jest Tygrys. To jest Tygrys w tej swojej formie oryginalnej, że tak powiem, jeżeli chodzi o działo i pancerz, prawda? Można nim nastukać całkiem fajny damage, ale właśnie pod warunkiem, że będziecie omijać czołgi ciężkie poziomu 7, a 8 to już w ogóle nawet nie mówię. I pamiętajcie, że to omijanie, no, nie będzie łatwe. Przy tej prędkości nie będzie łatwe. A jeżeli spotkacie czołg, który się nazywa na przykład IS-3, to nie zrobicie mu nic. Po prostu on was zrobi jak dzieciaka. Jesteście darmowym fragiem dla czołgu IS-3. Ilość HP jest całkiem spora, 950. Natomiast pamiętajmy, że sporo przeciwników będzie miało działa o obrażeniach 390. A ten pojazd jest tak duży, że po prostu trudno w niego nie trafić. A nie zawsze uda się przyjąć taki pocisk na tą osłonę tutaj. Także jeżeli jesteście na topie, śmiało możecie być na przodzie. No problem oczywiście stanowią trolle, ale to zawsze stanowiło problem. Troll potrafi nas przebić i zadać potężne obrażenia. Takie czołgi jak KW-2 albo Japońce nowe. Natomiast w przeciwnym przypadku gra się nim dosyć przyjemnie. No niestety, kiedy nas rzuci troszeczkę niżej, to już od początku bitwy musicie myśleć o tym, żeby jechać gdzieś na jakąś miejscówkę, żeby jakoś może z boku ponawalać się z czołgami, albo jakiegoś meda dorwać z ciężkimi czołgami. Nie macie szansy, po prostu nie macie szansy. Czy więc opłaca się wydać kasiorę na ten pojazd? No, nie bardzo, nie bardzo. Słuchajcie, nadal będę obstawiał przy tym, że jeżeli ktoś chce przyjemnie sobie pograć, jeżeli lubi wolne, bardzo wolne pojazdy, to obecnie, co prawda droższy, ale chyba najbardziej opłacalny wydaje się pojazd typu AT-15A. Po buffie jest to świetny pojazd. Trzeba oczywiście więcej niż za tego Tygrysa za niego zapłacić, ale można, wydaje mi się, trafić jakąś tam promocję. Idą święta, na święta na pewno dużo będzie różnych promocji, obniżka jakaś i wtedy po prostu sobie trzaskać kasiorę. A będzie on losowany tak jak ten, maksymalnie, jeżeli chodzi o maksymalnie, prawda?
Dodatkowo SU-100Y jest, też można się tym zainteresować, jeżeli ktoś lubi takie pojazdy, to na pewno strzelanie będzie przyjemniejsze i banan na japie o wiele częściej. Było jeszcze sporo w sprzedaży czołgów typu na przykład Pantera M10, która również może droższa od tego, ale przecież były promocje 25%, było nawet za pół ceny Pantera M10 kiedyś, czyli w cenie tego dokładnie, a gra się nią zupełnie inaczej. No i co, to tyle. Żegnam się z wami, do usłyszenia.